Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Janusz walczy z Islamem Makaczewem. Nie wiem, czy da radę, bo to już jest najwyższa puła. No ale zobaczymy, 8-1 bilans z Islamem Makaczewem, to będzie cholernie trudne. Na co uważamy? No, na parter, ale ten gość, jak pokazało starcie jego z Volkanovskim, jest niebezpieczny naprawdę w każdej płaszczyźnie. I znowu had. Nie wiem dlaczego. Ale Janusz też jest niebezpieczny, pamiętajcie. Też jest niebezpieczny. Dobry front. Middle kick. Spokojnie, spokojnie. Dobry high. W tempo. Proszę bardzo i... Obroniona próba obalenia. Doszło, doszło. Niezbyt czysto, ale doszło. Wydaje mi się, że już tutaj czuje respekt Makaczew przed Januszem. Doszło też tam, draśnięty raptem tylko. I no, w końcu przy tej próbie mu się udało. Szedł po Kimurę, ale Janusz już się podniósł. Middle. No. Będzie obalenie, niestety. Nie. Idziemy w sprawla i od razu Janusz wstaje, momentalnie. Dobra. No nie jest źle z tym defensywką parterową. Dobry front. Uppercut. Co się dzieje? Co to są za... sytuacje dziwne tutaj. Halo. Nie. Obracamy. Udało mu się w końcu obalić. No Janusz musi walczyć tutaj. Musi walczyć o bezpieczeństwo w parterze. Łatwo nie będzie. Kurwa, no jest ciężko. Jest ciężko, nie ukrywam. Boistan tutaj robi brzydkie rzeczy, ale proszę bardzo, już Janusz z góry. Po raz kolejny. I możemy wracać do stójki. Dobre łokieto. No i kolanko. Proszę ja ciebie. Ale żuraw wleciał. Knockdown. No nie jest taki pewny siebie już Islam. Już nie jest taki pewny siebie. Nie, stary. O kurwa mać. No zobaczymy, co wykombinuje. No, czyli jednak dosiadł, dobrze. Pół garda. Nie ma submissiona. A on już chciał iść po rękę. Już było widać, że chce iść po rękę, ale... Ale Janusz się w porę otrząsnął. Całe... Kurde, dobrze, no. Bardzo dobrze jestem, pracuję tutaj w parterze z góry. Kontruje bardzo dobrze te przejścia, gdzieś te próby zablokowane. Ale i tak udało się przejść do pełnej gardy. I myślę, że... Albo nie. Chciałem powiedzieć, że myślę, że uda nam się wstać, ale może jednak nie. Może jednak utrzyma ten parter do końca. Z tego co widzę. Poczekaj. Popełni błąd.
No, prawie. Zapomniałem, że tutaj defensywka solidna. Wstajemy. No nie wiem, czy zaliczył to obalenie na końcu. Kontuzja brwi. To jest najmocniejsza kontuzja na świecie. Ale high wszedł dobrze. Co by nie mówić, high wszedł. Wszedł dobrze. Żółwik. O kurde, ale. Ale poszedł. No. Defense. Bo będzie szukał obalenia, będzie szukał obalenia. No właśnie. No dawaj stary, dawaj. Nie, 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 nie. Dobra. Spokojnie, trzymamy aperkaty w gotowości. Defense, defense, defense. Nie ma tak dobrze. Jeszcze broń, broń. Co się stało tam z tym karkiem? To są czasami naprawdę dziwne sytuacje. Dobra. Spokojnie, spokojnie tutaj. O kurczę, nie spodziewałem się, że się jakieś ogłuszenie tego typu pojawi. Defense. Nie. Nic z tego. No i w końcu dorwał, no. Męczył, męczył i wymęczył. Nie na długo jak widać, no ale jednak, nie? Dobra. Spokojnie. Spokojnie, Janusz. Jesteś w lepszej pozycji. Zdecydowanie lepszej. Nie, 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 nie. Tutaj Janusz cały czas ciśnie. Nic z tego, stary. Będziesz bity. O kurwa, przetoczy mnie. Jest sprawl. Patrz. Spokojnie, uspokójmy się. Uspokójmy się, Janusz, bo teraz jest bardzo groźna pozycja, żeby nie popełnić błędu. On popełni, no właśnie. I kolano na maskę i jest gitara. No. Kurwa, nie trafiłem, nie trafiłem. I co, będzie przerwana walka? No nie gadaj. No nie gadaj, no. To będzie przesada teraz, bo on nie wygląda źle. On naprawdę nie wygląda źle. Oko, oko, oko jest. No oko jest skop. No oko jest. Oko jest rozjebane, no okej. No ale bez przesady. Janusz killer. Janusz nie killer, tylko ten Reaper. O Jezus. No nie wiem. No czuję niedosyt. Czuję niedosyt. Bo to już było dla mnie kuriozalne trochę.
No ale dobra, no powiedzmy, że to oko. Dustin Poirier! Dustin Poirier poddaje Islama Makhachewa. O! Dana powiedział, że zasługuje na walkę o tytuł. Janusz. No. Z Gamrotem jeszcze zawalczę. Jeszcze zawalczę. Spokojnie. Dajcie mi tego Renota. Kurwa, co ja zrobiłem? Jezu, ja skipnąłem walkę o tytuł. Skipnąłem walkę o tytuł. No to są... To jest żart. No nie. No po prostu nie wierzę. Jak ja mogłem to... Oj, no dobra, no jeszcze będzie pewnie. Oj, Boże, przegram. Tak, wciąż to nie jest dobry moment, ale spokojnie stary, zawalczymy na pewno, nie? No z Paddy nie będę walczył, bo z Paddy to jest nie ta liga. Musimy zacząć robić szum wokół tych... Dobra, dawaj promocję. Kurwa, bez treningu wchodzę do Gaethiego. Do Gaethiego wchodzę bez treningu. Skupiamy się tylko na promocji. Serio. Normalnie szum medialny, jechanka. Tutaj mogę... Z Felderem już się mogę dogadać, bo mieliśmy spina, ale już jej nie ma. Media społecznościowe. Chcemy knockoutu. Chcesz knockoutu, gościu? Dam ci knockout. Robimy z tego normalnie... Nie trenuję w ogóle do Justina Gaethiego. To się może zemścić. Ale... No nie. Idziemy normalnie w promocję. Mogę się ewentualnie... No, a, poczekajcie, bo ja zapomnę. Ewolucja zawodnika i ja muszę wejść w ruchy i to chodzi o prosty. Okrężny krzyżowy, zmieniamy. On jest na słabszym poziomie, ale... Ale zrobimy to sobie. Kopnięcie boczne w nogę. Kopnięcie boczne... Stekanski policzek. Poczekaj, jakie tu są poddania? Cios Supermana. Duszenie, skrętówka. Kimurę, no chciałbym Kimurę, ale... Ale tutaj chyba... Nie zanosi się, żebym ogarnął Kimurę. Łokieć z obrotu przednią ręką. No dawaj to. Dawaj to, stary. Okej. No, jak to wygląda? Kurwa, teraz... Poczekaj. Ale pojebane. Czyli to będzie... Aha, czyli to będzie... No nie, no to jest... Kiepskie to jest. Trudniejsze będzie. Trudniej będzie wykonywać te bekwisty. Ale okej, okay, dzięki Gamer. Teraz relacje mamy dobre, to możemy ten... No, że się w sumie cały czas miałem z nim dobre relacje. Więc nie ma tego złego, nie? Dobra, szum medialny robimy, bez treningu. Bez obozu przygotowawczego, wychodzę do Gaethiego. Czuję, że będę tego żałować. Co się stało? Odpoczynek normalnie, stary. Normalnie sobie odpocznij. Jaki tam sparring? Szum medialny, wjeżdżamy. Jakiś wpis w mediach społecznościowych, spoko. Może być. Normalnie na chillu. Normalnie Janusz sobie, wiesz, pielęgnuje brzuszek. Bardzo wysoki szum medialny. O to chodziło. O to chodzi. Normalnie wbite w tego Gaethiego. Jak go porozwalę na poziomie legendarnym bez treningu, to będzie śmiesznie. Dobra. Gaethi bez obozu przygotowawczego. Gość, który jest na drugim miejscu w rankingu. Janusz na piątym. Bez obozu.
Tylko dieta. O, i teraz Hada nie ma. Ta gra mnie rozpierdala. Powiem szczerze. No. Dobrze, że nie ma Hada, bo tak powinno być na poziomie legendarnym. A nie, że się pisuje i raz jest, raz nie ma. Lewy, prawy, bo pracowaliśmy nad tym krzyżowym, prostym. Dobrze chodzi ten prawy. Podoba mi się to, jak chodzi. On jest taki fajny, długi. Dobra. I spokojnie, i spokojnie. Minuta za nami. Nic się złego nie dzieje. Aha. Dobra, nie spodziewałem się, przyznaję. Dawaj go. Defense, defense, defense. Aha. Kurwa, szkoda. Tu też szkoda. No. No, tu miał być... Tu miał być żuraw. Stary. O kurwa, niedobrze. Niedobrze. Janusz, trzymaj się, bo to są ciężary w tym momencie. Nos. Ole mi przyfasolił. Ale przyfasolił. Ale też ma nos skwaszony. Matko boska, co się dzieje? Stary. To nie ma żartów. Dobra, ale Janusz w ofensywie. Janusz w ofensywie jest z góry. W parterze. Zaraz tutaj coś wymyślimy. Dobra. Półgarda. Już jest ok. Zaraz popełni błąd. Zaraz ten gość popełni błąd, jestem przekonany. No właśnie. Mam cię. Dobra. Możemy obijać. Już możemy robić krzywdę. Nie, 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 nie. Patrz i wybroni gilotynę. Co za dziad. Dobra. Ale John już z góry. Jeszcze z góry. No. Takie coś to nic mi nie zrobi, stary. Wiem, że ty próbujesz zmylić i w ogóle, ale nic z tego. No. No, trzyma się. Cały czas się ten Gaethje trzyma w tym parterze. Nie mogę powiedzieć, że nie. Zabrakło kondychy. W tym momencie zabrakło kondychy. No ale gość jest bity, jest bity. Mimo wszystko jest bity. Koniec rundy.
Dobra, stykowo będzie ciężko. Stykowo będzie bardzo ciężko, ale Janusz w parterze może mu zrobić mega krzywdę. Udało ci się zranić nas przeciwnika. Spróbuj pokonać uraz, stawiając go komuciami bocznymi, kolanami. No a prostym to chyba też dadzą radę, nie? Czy co? Prosty nie działają? To by było dziwne. No zajebiście. No, no, no. O kurwa, ty. Kolane? Znaczy łokieć? Pojebałem kolano z łokciem. Nie pierwszy raz zresztą. Dobra, defense. Dobrze trafiony. Szkoda. No. Spokojnie, spokojnie, stary. Kurwa, miał być spokój. To nie jest spokój. Tak się nie nazywa spokój. Wytrzymaj. Nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Gejczy chyba poczuł krew. Aha. Jeszcze jest rozcięcie kolejne. Prawy prosty dobrze chodzi. Tylko że to trochę za mało chyba. Ale mogę spróbować. I lewy sierp. To się chyba nie uda z tego co widzę. Uda się obalić? Udało się obalić. Zajebiście. Nie przewidziałem, że uda się obalić. A to jest bardzo dobry znak. W tym momencie. Bo ja w parterze wydaje mi się mogę mu zrobić więcej krzywdy niż w stójce. Na ten moment. No i biodro. Dobra. Okej. Jest defense. Half guard. Spokojnie, spokojnie, Janusz. Gość jest bity. Gość jest teraz cały czas bity. Ma ogromne problemy. Możemy go tutaj dojechać. No, idzie sprawnie się tutaj kręci, żeby dojść pod siatkę. Sprytny jest gostek. Mam cię, mam cię. Trzymaj, Janusz. Trzymaj dziada cały czas. Nie ma. Kontrujemy wszystkie przejścia. No tutaj nie skontrowałem niestety. Ale tutaj już skontrujemy. I znowu biodro. Dawaj go. Ale Janusz nie ma siły. To też jest problem, że Janusz po prostu kurwa nie ma siły. To jest duży problem akurat. Tak się składa. Ugarda. No i co? Czy będę w stanie go tutaj zniszczyć w tym parterze, czy nie? Robię co mogę. Jak nie z jednej strony, to z drugiej. Sprawl. No i wstał. Cholera. Błąd.
Żebym się kurwa nie nadział na jakąś kontrę, na jakiś knockdown, knockout, cokolwiek, będzie to smutne. Dobry prosty. Jest! Lewy sierp. Bez treningu, Janusz. Czemu sędzia wchodzi? Ej, to jest dziwne. No nie, to jest... No nie zabierajcie mi nokautu. Nie zabierajcie mi nokautu, bo ja wygrałem przez nokaut, kurwa. Nie zabieraj... Zabrali mi nokaut. Interwencja lekarska, zabrali mi nokaut. Gra mnie oszukała. Wszyscy mnie oszukali. Zostałem oszukany. A jest powtórka... A jest powtórka nokautu. Absurdalne. Absurdalne to jest. Nie kumam. Nie kumam. Co tu zaszło? Jaka decyzja? Jaki werdykt? Ladies and gentlemen, referee Herb Deans called a stop to this contest at 4 minutes, 55 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout. Czyli jest knockout, okej. To po co był ten lekarz? To po jaką cholerę był ten lekarz? Dobra, bez treningu. Janusz bez treningu usadził Gaethiego. Można? Można. O, stary. O stary, to było mocne. To było mocne, serio, to było mocne. Nowy kontrakt, no ja się nie dziwię, no Dana po tym to musiał dać nowy kontrakt. Dawaj premię, gościu, nie wiem za co. Losowo to klikam, to nie ma znaczenia. Teraz... Teraz już można walczyć o pas. No pewnie, że tak, pewnie, że oszaleli, no. Przecież to był taki knockout, że daj spokój, stary. W social mediach coś jest? Też się pieprzy. Gamrot chce walczyć. Możemy zrobić walkę. Gamer, możemy zrobić walkę. Myślę, że teraz jest git. Tylko ty jesteś na miejscu 9. Janusz jest na miejscu 2. Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier, wpierdziel Chandler Gaethje. Gdzie jest Renato? Renato jest kurwa na 15, ale ja muszę z nim rewanż dostać, bo mnie rozsadza po prostu, jak patrzę na to, że on pokonał Janusza. Oferta walki, z kim? Z kim zawalczy Janusz? Z Gamrotem. Z Mateuszem Gamrotem w kolejnej walce. O pas spokojnie, o pas walka będzie. Z Mateuszem Gamrotem i myślę, że po tej walce... że po tej walce to już będzie walka o pas, jeżeli z Gamrotem wygramy oczywiście. No, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia niebawem, na razie. Hej.